Chciałbym poruszyć temat wojny informacyjnej, a tak naprawdę jednego pytania, które mi stawiacie. Kto ma rację? Kto ma rację w swoich koncepcjach dotyczących wojny informacyjnej? To jest źle postawione pytanie, ponieważ rację ma ten, kto wojnę informacyjną wygrywa. I tyle. Natomiast bardzo Was interesuje, czym się różnią koncepcje Biezmienowa, Wolkowa, Brzeskiego. W Waszym mniemaniu są one różne. One nie są różne. One mówią o innych poziomach, na których odbywa się wojna informacyjna. Jeżeli wyobrazimy sobie strategiczną piramidę zarządzania, ponieważ ja mówię tu o biznesie, jest to inna piramida niż strategiczna piramida dowodzenia. Strategiczna piramida zarządzania, mamy 4 poziomy, ale nas interesuje 3 poziomy. Poziom strategiczny, taktyczny i operacyjny. Na poziomie strategicznym kształtowane są cele i wyznaczane są kierunki działań. Na poziomie taktycznym realizuje się cele i kierunki oraz koordynuje, a właściwie poprzez koordynowanie pojedynczych działań na poziomie operacyjnym. I teraz koncepcje przedstawiane przez Jurija Biezmienowa to są koncepcje poziomu strategicznego. One są zupełnie różne od tych koncepcji, które są przedstawiane przez Władimira Wolkowa, ponieważ jego koncepcje dotyczą poziomu taktycznego. Natomiast o pojedynczych działaniach na poziomie operacyjnym fantastycznie, opowiada dr Rafał Brzeski. Ja bardzo polecam, by zapoznać się konkretnie z tym, co panowie przedstawiają. Polecam również moje szczególnie dwa artykuły dotyczące wojny informacyjnej. Takim artykułem, który stricte jej dotyczy, jest Strategiczne zarządzanie percepcją. Jest to pierwszy artykuł z cyklu Viva. Wojna informacyjna wiecznie atrakcyjna. Drugi artykuł, który chciałbym polecić, jest to Strategiczno-słownikowy zawrót głowy. Tam dość jasno, moim zdaniem, tłumaczę te różnice pomiędzy strategiczną piramidą zarządzania, strategiczną piramidą dowodzenia oraz tego, co konkretnie odbywa się na poszczególnych poziomach. Bardzo serdecznie zapraszam. Polecam zasubskrybowanie mojego bloga, vloga, który rusza w strasznych bólach, trzeba przyznać, ale rusza. I co? Do zobaczenia. Życzę miłego czytania, życzę miłego oglądania. I tyle. Cześć.